Hello, cześć Wam, z tej strony MyHairTip i słuchajcie, dzisiaj mamy odcinek, w którym będę testować nowość dla mnie, czyli maskę laminującą do włosów wegańską od OnlyBio. Także bardzo jestem ciekawa, bo serio już jakoś miesiąc temu ją kupiłam, ciągle zabieram się za test i no, to już jest ewidentnie ten dzień, gdzie no, muszę po prostu ją przetestować, żeby wiedzieć, czy faktycznie jest sens ją kupować. Ja już generalnie włosy mam wcześniej, użyłam mocnego szamponu, mojego ulubionego Wicked Up od Anwen. Umyłam skórę głowy i włosy na długości dwukrotnie, czyli oczyściłam też, wiecie, długość włosów, aby sprawdzić właśnie to działanie konkretnie tej maski. Więc tak, zdejmuję ręcznik, zakładamy. W ogóle muszę zobaczyć, jak długo trzymać tą maskę, bo jeszcze nie czytałam. Jest to gdzieś spłucz po kilkunastu minutach, więc myślę, że potrzymam sobie z 15 minut. Wiecie, coś pomiędzy. Więc tak, zdejmuję ręcznik i nakładamy. W ogóle tutaj producent pisze, jak pachnie. Egzotyczny zapach soczystej marakui. Więc zobaczymy, czy tak serio. No, ładnie pachnie. Owocowo. I w ogóle widzę, że konsystencja jest bardzo gęsta. To są jak masło. Zobaczcie tu. To nie chcę w ogóle wyjść. Ale to będzie gęste. Oczywiście, aby nie zmarnować produktu, najpierw sobie nałożę to, co mam tu. No wiecie, od razu jest czyste opakowanie do wyrzucenia, więc jakby... A więc nabieram. Ja... O, tu mam jakąś karteczkę. Ja nie mogę, jakie to jest gęste. Naprawdę. Wow, jestem w szoku ogólnie. Więc biorę, nakładam. Ale bardzo ładnie pachnie, tak właśnie owocowo, tak jakimś soczystym owocem. Nawet nie wiem, jak to skomentować. Czy to widać? Już się uwaliłam oczywiście. Już oczywiście na podłodze jest. Ogólnie staram się wprowadzić dokładnie ten produkt dłońmi, rękoma, we włosy. Nie chcę wczesywać, wiecie czemu, bo włosy już mam zbyt po prostu, zbyt suche, bo z 5 minut trzymałam je w turbanie i naprawdę już są konkret odsączone. Nie chcę ich moczyć, bo zaraz to będzie jakaś katastrofa. Więc... Patrzcie, jakie one są sztywne. Dobra, maska nałożona, związuję sobie włosy i poczekamy sobie 15 minut, a w międzyczasie trochę Wam o niej opowiem z tego, co wiem, jaki ma skład. Szkoda, będę wiedzieć, że minęło 15 minut. Ej, Tymek, ustaw mi 15 minut. No, to już będę wiedzieć. Dobra, więc jeśli chodzi o tą maskę, jest wegańska, jest ultra treściwa, to już widzieliśmy chwilkę wcześniej. Bardzo ładnie pachnie i cena to 22,99 za 200 ml, ale jest konkret gęsta, więc nie trzeba jej ogólnie dużo. A jeśli chodzi o to, jaki ma skład, to jest to maska emolientowo-humektantowa, ale z dużym naciskiem na emolientę, więc powinna świetnie wygładzać i nadawać włosom takiego blasku, wiecie, tak jak przy humektantach, więc zobaczymy. Tutaj właśnie producent nam mówi, że będzie tafla gładkich, sypkich i błyszczących włosów, i że używaj maski zawsze wtedy, gdy chcesz dodać swoim włosom blasku i dodatkowo zabezpieczyć je przed czynnikami zewnętrznymi. Więc zobaczymy, czy faktycznie będzie taki efekt. Ja jestem ciekawa i no, cieszę się, że w końcu testuję tą maskę, bo naprawdę tyle się zbierałam, że szok. No i oczywiście maskę OnlyBio dostaniecie w każdym Rossmanie. Więc tak, teraz jak sprawdzałam w tym momencie, a nagrywam to w czwartek, to maska jest na promocji za 15,99, więc uważam, że tym bardziej warto. W sensie, no, warto, no zobaczymy, czy warto właśnie, zobaczymy. Powiem Wam, że jestem tak średnio nastawiona, bo wczoraj testowałam maskę i też właśnie nagrywałam ją, tylko nie na YouTube, tylko na Instagram. Wyszło naprawdę fatalnie, więc mam nadzieję, że to będzie inaczej, bo wczoraj od razu jak mam włosy, musiałam je związać, bo strasznie się elektryzowały. Były jakby przeciążone, ale jednocześnie zbyt lekkie i przeciążone. Zapowiadało się inaczej, nie? Ale wiadomo, trzeba przetestować i sprawdzić na sobie. No, kompletnie nic z tego nie wyszło i mam nadzieję, że to będzie inaczej. Mam nadzieję, że ta maska mnie miło zaskoczy. Dobra, a więc minęło 15 minut, także ja idę sobie zmyć maskę z włosów. Zaraz wysuszymy sobie włosy i zobaczymy, jaki jest efekt końcowy i czy faktycznie będą takie włosy lśniące, sypkie, pełne blasku. Mam nadzieję, że tak, bo nie chcę mi się znowu związywać na cały dzień włosy, więc dobra, sprawdzamy to. Maska zmyta, włosy już trochę sobie posiedziały w tym ręczniku, także zdejmuję i odciskuję ewentualny nadmiar wody. Nałożymy sobie serum.
Tutaj mam akurat serum Isana, argalowe, to chyba takie najbardziej klasyczne, że tak powiem. Zawsze nakładam jeszcze na wilgotne włosy, bardzo rzadko, ale zdarza mi się jeszcze nałożyć na suche włosy już po wysuszeniu, ale to wiecie, rzadko, już to tyle mi wystarczy. Oczywiście helikopter musi być. Zaczynam suszenie moich włosów, ale wcześniej otworzę drzwi od łazienki, żeby był większy przewiew, żebym mogła szybciej i lepiej wysuszyć te włosy. A jeśli chcecie zobaczyć, jakim cudem suszę włosy w 4 minutki, to zapraszam Was tutaj na roztegującą się kartę gdzieś tutaj na górze. Nie wiem po której stronie nigdy, ale gdzieś tutaj, więc możecie sobie zobaczyć jak i co robię, że suszę włosy tak szybko. Także ja sobie teraz wysuszę i za chwilę wracam. Dobra, przyznaję się, że byłam dosyć sceptycznie nastawiona do tej maski, bo po teście wczorajszej nowej maski nie wyszło z tego nic dobrego. Naprawdę te włosy wyglądały naprawdę strasznie, a tutaj mamy naprawdę tafle. I faktycznie są takie, jak mówi producent, czyli mają błysk, są wygładzone, są jakby nawilżone, bo są bardzo takie mięciutkie w dotyku, ale nie są przeciążone, gdzie no moje włosy bardzo łatwo przeciążyć, naprawdę, ale mają taką fajną sypkość w sobie, więc mi się podoba bardzo, bardzo ładno są. Uii, tafla! Jeszcze jestem ciekawa wydajności tej maski, więc będę stosować ją raz na jakiś czas. Myślę, że raz w tygodniu, tutaj nigdzie nie jest opisane, ale tak raz w tygodniu albo może troszkę rzadziej. Więc zobaczymy jak będzie z wydajnością, chociaż maska jest bardzo gęsta i nie trzeba jej wiele. Tym bardziej, ja teraz nałożyłam jej dosyć dużo, ale to z tego względu, że miałam dość suche już włosy, a w momencie, kiedy są bardziej takie wilgotne, zmoczone wodą, no to jednak łatwiej jest rozprowadzić ten produkt i łatwiej jest wczesać właśnie. Jak wczesujemy, to też mniej produktu się zużywa, więc później jeszcze Wam dam znać, pewnie już na Insta, jak jest z wydajnością tego produktu, ale póki co efektem jestem naprawdę zaskoczona. Wow. Naprawdę mi się podoba, bo myślałam, że bardziej przyciąży mi włosy, że będą takie, wiecie, postrączkowane i takie, no niefajne, a jest efekt taki, który lubię najbardziej, czyli włosy są gładkie, są sypkie, nie są przeciążone, ale są pięknie wygładzone. Bardzo mi się podoba, więc no, nice. Więc na ten moment jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tą maską. Dostaję ode mnie 10 na 10, bo spełniła wszystkie moje oczekiwania, wręcz nawet ponad to, bo naprawdę byłam pewna, że będę mieć przeciążone włosy, a tak nie jest. Więc dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, co testujemy jako kolejne, bo może macie coś takiego, co zastanawiacie się, czy jest to fajne, czy nie. Więc bardzo chętnie przetestuję w kolejnym takim testowym odcinku. I może dla ułatwienia i mi, i Wam zróbmy tak, że najbardziej lubiany komentarz, w którym będzie znajdował się produkt, propozycja produktu, który mam przetestować, to przetestuję. Także myślę, że tak będzie najfajniej, najbardziej czytelnie, więc tak, czekam na Wasze propozycje. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, mi bardzo, bo nie dość, że bardzo ładnie pachnie ta maska, to jeszcze bardzo dobry efekt dodaje, więc mi się bardzo podobało. Mam nadzieję, że Wam również, no i co? Mam nadzieję, że do zobaczenia, pa! Bye!